Witam serdecznie, z tej strony trener Piotr Wacławczyk. W moim drugim filmiku chciałem Wam pokazać kilka ćwiczeń bramkarskich, które możemy wykonywać sami indywidualnie. Wystarczy do tego odrobina muru, piłka, no i chęci oczywiście do pracy. W pierwszym ćwiczeniu, jak widzimy, piłkę kładę sobie na podłożu, uderzam piłkę w wewnętrzną część stopy, a następnie łapię piłkę w lekkim rozkroku. Kolejnym ćwiczeniem proponowanym jest ćwiczenie, w którym uderzam piłkę prostym podbiciem z powietrza, następnie wykonuję chwyt piłki. Kolejnym ćwiczeniem, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, jest chwyt piłki z upadkiem. Piłkę sobie rzucamy pomiędzy nogami, a następnie atakujemy piłkę po skosie do przodu. Bardzo ważna to jest rzecz, aby za każdym razem piłkę atakować do przodu i łapać ją jak najdalej od linii bramkowej. W kolejnym ćwiczeniu mamy sytuację podobną, z tym, że wyrzucamy sobie piłkę raz lewa, raz prawa ręka do boku, a następnie atakujemy piłkę chwytem z upadkiem. Pamiętamy o tym, żeby chwyt wykonywać piłki i rzut po skosie. Kolejna modyfikacja wcześniejszych ćwiczeń, z tym, że piłkę rzucamy sobie za plecami, za sobą, na wysokości łydek, a następnie atakujemy piłkę, chwytając ją. W tym przypadku pokazuję ćwiczenie z tyłu. Prawa lub lewa ręka na wysokości kolana rzuca sobie piłkę, a następnie wykonujemy chwyt piłki z upadkiem. Pamiętajmy, wykonując te wszystkie ćwiczenia, aby za każdym razem tę piłkę rzucić sobie do przodu, a następnie zaatakować piłkę i chwycić ją jak najdalej od linii bramkowej albo od linii, w której się znajdujemy. Kolejnym ćwiczeniem, w którym mamy chwyt piłki z upadkiem, jest ćwiczenie, w którym rzucamy sobie piłkę po koźle i tym samym przechodzimy do chwytu piłki, która jest po prostu rzucona po koźle i jest łapana w powietrzu. Ćwiczenie do trudnych nie należy, a poziom trudności możemy sami sobie regulować poprzez siłę uderzenia piłki o podłoże, odległość rzuconej piłki do przodu, ale pamiętamy o tym, żeby również tą piłkę łapać, rzucając się do przodu. To samo ćwiczenie z tyłu. Widzimy, w jaki sposób ustawiamy sobie piłkę na wysokości bioderek, rzut piłki za plecy, a następnie wykonujemy atak na piłkę i łapiemy tym samym piłkę. Dziękuję za uwagę, cześć i do następnego razu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał, a ćwiczenia zostaną przez Was wdrożone w życie. Cześć!